świeże powietrze w parku po deszczu jest genialne. Ale wracając do tematu tego, z jakiego powodu się dzisiaj spotykamy. Czasami to jest niesamowite, jak bardzo nasze przekonanie o jakimś temacie wpływa na nasze zrozumienie tematu i jak może nam zaburzać obraz całej historii. Już tłumaczę. Zawsze myślałem, że to ten telemarketing, umawianie spotkań, zimne telefony są kluczowym problemem i najciekawszym tematem dla agenta ubezpieczeniowego. Natomiast zrobiłem ankietę w ramach przygotowań do szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie. Zadałem pytanie, jakich tematów jesteś najbardziej głodny, agencie? Czego najbardziej szukasz na szkoleniach, na kursach, na konferencjach dla agentów ubezpieczeniowych? I uwaga, odpowiedzi są takie. W pierwszej kolejności agenci ubezpieczeniowi, którzy się wybierają na ten szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie 28 września, po pierwsze chcą więcej informacji o tym, jak na Facebooku pozyskiwać klientów ubezpieczeniowych. Na drugim miejscu jest dopiero telemarketing i pozyskiwanie klientów, umawianie spotkań, zimne telefony itd. Na trzecim miejscu było budowanie wizerunku i marki osobistej agenta ubezpieczeniowego. Na czwartym miejscu było oszczędzanie czasu w pracy agenta ubezpieczeniowego. Na piątym miejscu było domykanie sprzedaży. Ciekawe, zachęcam do robienia ankiet wśród Waszych klientów, zachęcam do zadawania otwartych pytań, zachęcam też do rozmów z klientami po sprzedaży, ponieważ one mogą dać Wam zupełnie inne patrzenie na Waszą współpracę z klientem niż mieliście wyobrażenie dotychczas. Pod tym linkiem znajdziesz link, pod tym filmem znajdziesz link do biletów na warszawski szczyt ubezpieczeniowy, który już wkrótce, oraz znajdziesz też link do 50 sposobów na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki internetowi, Facebookowi. A właśnie, co też ciekawe, coraz częściej w moich rozmowach z agentami pojawia się temat pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych przez LinkedIn. Ten temat też dodałem do różnych szkoleń, które prowadzę, zamkniętych szkoleń, które prowadzę dla agentów ubezpieczeniowych. LinkedIn ewidentnie rośnie, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Instagram rośnie. Pewnie to jest pokłosie tego, że użytkownicy uciekają powoli z Facebooka. Ale to jest temat na zupełnie inne wideo. 10 głębokich wdechów w fajnym parku i idę do biura. Miłego dnia. Cześć.